Dzień dobry, Paweł Kasprzak, Obywatele RP i projekt realizowany w ramach Obywateli News. 150 pytań na 150 tygodni, jakie mniej więcej jeszcze dziś dzielą nas od najbliższych wyborów parlamentarnych, jeśli one mają się odbyć w terminie. Rozpoczynamy dzisiaj dyskusję na trzeci zaproponowany przez nas temat. I on jest sformułowany bardzo szeroko, wbrew konkretnym okolicznościom, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. Czy da się w dzisiejszej Polsce liczyć na to, że PiS straci władzę? Po prostu przez to, że, jak to często się kolokwialnie mówi, zaplącze się we własne nogi i upadnie pod ciężarem kryzysu. O tyle konkretne jest to pytanie, że to się dzisiaj w tym kryzysie wydaje dosyć prawdopodobnym scenariuszem. W ciągu pięciolecia rządów PiS prawdopodobnie to jest taki moment, w którym ten scenariusz jest najbardziej prawdopodobny. Pytanie nie dotyczy jednak oceny tego prawdopodobieństwa, tylko tego, co będzie potem. Czy to rzeczywiście wystarczy dla przywrócenia, jak chcą niektórzy, albo jak chcą inni, sam się do nich zaliczam, budowy polskiej demokracji. Wojtek Kinasiewicz z Ruchu Obywatele RP. Czy program AntyPiS jest twoim zdaniem wystarczający? Dzień dobry. Program AntyPiS nie jest wystarczający, co już pokazały chyba dość dobitnie poprzednie wybory. Poza tym jest u nas w Polsce takie przekonanie, że wybory się przegrywa, a nie wygrywa i czas chyba byłoby ten schemat przełamać i iść do tych wyborów po to, żeby je wygrać, a nie po to, żeby przeciwnik przegrał. Widać chyba, że obecna opozycja parlamentarna trochę, a nie chcę być aż tak brutalny w tym sformułowaniu, ale chyba po prostu władzy nie chce, boi się w tym kryzysie brać odpowiedzialności. No ale powiedzmy, bo to można poteoretyzować, co by było, gdyby jutro Jarosław Kaczyński ogłosił kapitulację i przekazał władzę opozycji? No właśnie, czy opozycja by wtedy tę władzę chętnie wzięła? No niechętnie, ale musiałaby ją wziąć. No jak długo to by potrwało? Jak długo to by potrwało? I czym by się skończyło? Trzeba chyba zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt, a mianowicie do tych wyborów terminowych zostały 3 lata. Co prawda w tej chwili sondaże pokazują, że opozycja, cokolwiek by to miało znaczyć w tej chwili, tak czy inaczej te wybory zgodnie z sondażami wygrywa. Wygrywa, tak. Ale do tych wyborów zostały 3 lata. Co będzie za 3 lata, nie wiemy. A każdy dzień w tej chwili jednak pod rządami tak zwanej Zjednoczonej Prawicy nie dość, że pociąga po prostu ofiary śmiertelne w postaci bałaganu, jaki funkcjonuje wokół zagrożenia covidowego. Powoduje kompletny bałagan w sferze gospodarczej. Pomijając protesty na ulicach, brutalność policji i kolejne demolowanie wymiaru sprawiedliwości. Więc tak naprawdę każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc, każdy rok rządów PiS-u no, po prostu demoluje nam państwo, którego i tak już w zasadzie nie ma. I warto by było, żeby ktoś próbował jednak, ktoś, czyli opozycja, za wszelką cenę wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje i za przyszłość po prostu. Bo przecież, jak mówię, za 3 lata sytuacja sondażowa może się dramatycznie zmienić, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Znaczy może się okazać, że to już nie PiS ma wtedy ten największy wynik uzyskuje. Pojawią się jeszcze bardziej skrajni populiści na ich miejsce. I co wtedy? Tak, to jest kilka pytań z tego wynika, bo to, co mówiłeś, stawia no, jakiś gigantyczny problem etyczny, problem odpowiedzialności. Znaczy ja szczerze mówiąc, jak z tej perspektywy patrzę na tę sytuację, to czuję się oszukany, zostawiony sam sobie, ze swoim tam wieloletnim bojem na ulicy, ale nie tylko, tak, z zagrożeniem rzeczywiście epidemią, czy
czy z zagrożeniem podstaw mojej własnej też egzystencji, mówię, materialnej, to mam na myśli. No tak się nie godzi, należałoby powiedzieć politykom, albo jesteście naszymi przedstawicielami, albo poważnie traktujecie swoje własne obietnice czy deklaracje, że wiecie jak rządzić, albo się po prostu oddalcie. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że znaczy jeżeli władza PiS ma się zapaść, co jest prawdopodobne pod własnym ciężarem, w takim scenariuszu są dwa możliwe. Albo po prostu straci władzę i będzie miał, nie wiem, 40% mandatów w parlamencie, czy tam 30%, i będzie najsilniejszą opozycją przeciw nam, cokolwiek to znaczy, przeciw nam. No to jest sytuacja groźna. Albo się kompletnie zdezintegruje i jakby straci rację bytu, zniknie na wieki. Co by prawdopodobnie ucieszyło bardzo wielu ludzi w Polsce, ale co tworzy zagrożenie, kto wie, czy niepoważniejsze. Że połowa polskich wyborców, ta, która do tej pory głosowała na Prawo i Sprawiedliwość, zostanie bez politycznej reprezentacji. Czyli zostanie łatwym łupem właśnie każdego Bosaka, Bąkiewicza czy innych tego typu gości. To jest dramat, kto wie, czy nie groźniejszy. Znaczy, w każdym z tych scenariuszy natomiast ta władza liberałów, demokratycznych liberałów, znów cokolwiek to znaczy, to będzie niezwykle trudna. Wszystkie te problemy, o których mówiliśmy, nie wiem, w poprzednim wydaniu debaty, znaczy na przykład kwestie światopoglądowe i tak dalej, staną się jeszcze bardziej trudne. Jak byś to skomentował? Co byś powiedział, nie wiem, aktywistom ruchów LGBT, czy aktywistkom kobiecym? Jakie one mają, czy oni mają perspektywy na realizację swoich postulatów wobec tego powtarzanego jak mantra hasła, najpierw odsuńmy PiS, a potem się zajmiemy prawami LGBT, prawami kobiet? No to jest oczywiście znowu trudne zagadnienie. Natomiast jeśli chodzi o wszelkie chyba prawa człowieka, prawa obywatela, to trzeba o nie walczyć tu i teraz, a nie odwlekać do czasu, kiedy nastąpi sprzyjająca koniunktura polityczna z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że wtedy, kiedy one są rzeczywiście w trudnych warunkach wywalczone, to są po prostu trwałe. A po drugie, z historii 30 lat III RP wiemy, że no wtedy, kiedy PiS-u władzy nie było, te problemy rozwiązywane nie były. No więc nie widzę żadnych powodów, dla których miałoby się to zmienić po odsunięciu PiS-u od władzy. Szczególnie jeśli nie będzie takiego bardzo mocnego przekonania, że możemy robić to właśnie tu i teraz. Ja jeszcze chciałem wrócić na moment do tego aspektu odpowiedzialności i wcześniejszych ewentualnych wyborów, że jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu o tym się mówiło. W przestrzeni publicznej było to obecne. Presja na wcześniejsze wybory, konieczność wcześniejszych wyborów. Nic na lepsze się nie zmieniło. Jest gorzej niż było. A temat zniknął. A temat zniknął całkowicie. Dlaczego? Chyba dlatego, że to jest cały czas to samo granie na błędy przeciwnika, a nie na własną siłę. Wtedy trzeszczało w tak zwanej koalicji i to dawało pewne szanse. W tej chwili te trzaski jakby trochę ucichły, a jako że my szeroko rozumiana demokratyczna opozycja, nie czujemy własnej siły, to nie czujemy też tego, że możemy te wybory wymusić. Nie mamy poczucia możliwości własnego sprawstwa. To nie my cały czas decydujemy o biegu historii. To jest tym ważniejszy problem, że przecież w 2023 roku o uczciwe wybory trzeba będzie raczej jednak walczyć, a nie po prostu one sobie nadejdą. To zależy jak uczciwe, tak? Bo te w 2019 też do końca oczywiście uczciwe nie były, no przy mediach i tak dalej. Znaczy, ja bym chciał powiedzieć, że z tego w każdym razie wynika znów, że perspektywa ruchu obywatelskiego jest radykalnie inna niż perspektywa zawodowych polityków. Z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Mówię to nie tytułem pretensji, tylko po prostu taki, to jest element takiego twardego stanięcia na nogach.
Myślę sobie, że tak konkludując to, co ty powiedziałeś o realizacji postulatów dotyczących praw człowieka, myśląc o osobach LGBT czy o kobietach, które dzisiaj walczą, to trzeba postawić twardo. Znaczy, prawdopodobnie to jest tak, że jeśli dzisiaj udałoby się wymusić na tej władzy, która teraz jest, właśnie dlatego, że ona jest tak konserwatywnym i tak radykalnym przeciwnikiem praw gejów na przykład, jeśli by na tej władzy udało się wymusić respekt, to będzie trwałe nie tylko w społecznej świadomości, ale trwałe będzie również dlatego, że kiedy liberałowie przejmą tę władzę, to te wszystkie obawy o to, że nie wiem, realizacja postulatów LGBT może być ryzykowna, bo populiści stoją tuż za drzwiami, albo bo można stracić część, tą bardziej konserwatywną część własnego elektoratu, one wtedy znikną, dlatego że konserwatyści już to raz zaakceptowali. Nasze rewolucyjne doświadczenia wskazują na to, że to jednak nie jest niemożliwe wymusić respekt dla praw człowieka tu i teraz, bo nam się to w drobnych co prawda sprawach, ale przecież udawało. Ja nie wiem, ja mam takie przekonanie, że te wybory w ogóle da się wygrać. Wtedy i tylko wtedy, kiedy wygramy je nie po to, żeby wziąć władzę i potem zrealizować postulaty, tylko właśnie tak, że realizując postulaty, wykańczamy tę nienawidzoną przez nas władzę PiS, doprowadzamy do jej dezintegracji, pokazujemy wartość tych postulatów wszystkim w Polsce i budujemy zręby polskiego państwa. To jest zasadnicza, bardzo zasadnicza różnica perspektyw między nami, jak tu siedzimy we dwóch, a politykami w jakimkolwiek zestawieniu byśmy sobie ich tutaj zaprosili, z jakichkolwiek partii by nie przyszli, prawda? Tak mi się wydaje. Poza tym wydaje mi się, że ta perspektywa się zmienia w zależności od tego, po której stronie barierek na wiejskiej się urzęduje, że tak powiem. Ona jest po prostu inna. Tak, więc znaczy, to pytanie, tak próbując podsumować rzecz, która się nie nadaje do łatwych podsumowań, bo temat wbrew sformułowaniu jest niezwykle ciężki i bardzo rozległy, ale to pytanie, czy można sobie pozwolić na zapadnięcie się PiS-u pod własnym ciężarem, można rozumieć jeszcze w taki sposób. Czy przypadkiem strategią na kampanię wyborczą nie jest tylko PR, program dobrze sprzedany w jakichś sześciopakach i tak dalej, tylko organizacja na przykład obywatelskiej presji na to, żeby te wybory w ogóle się odbyły. Organizacja obywatelskiej presji na to, żeby programem była budowa obywatelskiego państwa. Tak? To są zupełnie inne perspektywy niż mają politycy. Znaczy, w moim głębokim przekonaniu sytuacja jest zupełnie inna niż w 1989 roku, ale jednak wtedy znaleźli się ludzie, którzy nie mieli kompletnie żadnego doświadczenia. Mieli natomiast odwagę wzięcia odpowiedzialności właśnie. A no przecież to był rzut, skok do basenu bez wody. Tak. W tej chwili mamy sytuację taką, że mamy ludzi z doświadczeniem, ale wygląda na to, że brakuje im odwagi wzięcia odpowiedzialności. Czy oni mieli za sobą, no wtedy, to do tego trzeba byłoby się odwołać, przecież nie do sytuacji politycznej, bo ona jest kompletnie inna i zupełnie nieporównywalna, tak? Ale stworzyli władzę, komitety obywatelskie stworzyły władzę o autorytecie zupełnie niesłychanym, nie mającym oczywiście niczego wspólnego z przewagą miejsc w parlamencie, bo to była mniejszość z powodu kontraktu, który zawarto, ale też to była władza o autorytecie zdecydowanie, bardzo zdecydowanie większym od realnego poparcia, mówię o procentach głosów, bo to nie było aż tak imponujące, jak mamy dzisiaj skłonność tak mitologizująco pamiętać, tak? Ale jednak autorytet tej władzy był potężny i nadzieje społeczne w niej pokładane też były potężne. Ta władza mogła sobie pozwolić na naprawdę bardzo wiele, na tak wiele, że aż na plan Balcerowicza, który wszystkich nas kosztował jakieś zupełnie niewyobrażalne rzeczy. Ale też dlatego, że ta władza wyszła z opozycji. Tak, to oni by jednak do tych wyborów doprowadzili. Tak. A nie odwrotnie, tak? Nie oni stanęli do wyborów.
Tak jak teraz się wszyscy spodziewają, że staniemy do wyborów i będziemy mogli sobie jak w supermarkecie wybierać programy, które nam bliżej... Ten proszek do prania, który jest nam bardziej nam się podoba. Jest jeszcze jeden aspekt, ja przepraszam, bo przedłużamy nadmiernie, ale jest jeszcze jeden aspekt, o nim już trochę mówiliśmy, tego pytania, który jest już zupełnie koszmarnie trudny, ale się wiąże z tym obywatelskim wzmożeniem, jak sądzę. Znaczy, jeżeli władza PiS upadnie po prostu sama z siebie, to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, no, niespecjalnie lubię to towarzystwo, tak? No, ale akurat obaj umiemy z nimi rozmawiać. I obaj umiemy na nich wymuszać respekt. Mamy takie doświadczenie z krakowskiego przedmieścia. To nie są puste doświadczenia. Oni nie znikną, natomiast nie będą mieli politycznej reprezentacji. I z nimi trzeba będzie uzgadniać, czy tego chcemy, czy nie. Ogromna większość demokratów nie chce niestety, ja akurat bardzo chcę, uzgadniać kształt przyszłej Polski. To koszmarnie trudne zadanie. Znaczy rozmawiać, to jest potwornie trudne, nawet trudne osobiście, żeby się przełamać. Ale jestem głęboko przekonany, że rozmawiać z nimi trzeba już teraz. Znaczy trzeba szukać jakiegokolwiek zrębu wspólnego języka. A wiesz, jaka będzie cena za to? Znaczy, jak my mówimy nigdy w życiu Kaczyński i nigdy w życiu PiS, to oni powiedzą nigdy w życiu ci złodzieje z Platformy. I być może trzeba będzie się zgodzić na taki być może rozmowy. Trzeba będzie się... to trzeba jasno jasno oddzielić PiS od wyborców PiS. Jasne. Bo ja jestem głęboko przekonany, że rozmawiać z PiS-em jako takim to nie ma sensu. Nie ma o czym i nie ma sensu. Natomiast rozmawiać z wyborcami PiS-u trzeba zaczynać już teraz. Trzeba pokazać, że my nie jesteśmy krwiożerczymi bestiami. Tak. Jak mówił Kuba Wygnański, wojna, polityczna wojna na górze może się skończyć pokojem zawartym przez obywateli na dole. Ja tym może skończmy to zagadnienie, bo już dryfujemy wokół tematu określonego pytaniem strasznie. Ale ten temat jest aż tak obszerny. I kilka następnych będzie krążyło wokół tych samych zagadnień, czy podobnych zagadnień, choć skoncentrować będziemy się chcieli na nieco innych wątkach. Zapraszamy Państwa do następnych naszych debat. Mam nadzieję, że ich temperatura i intensywność będzie rosła. Dziękujemy.